Siemanko, z tej strony Oskar dla MyMMA, a dziś moim rozmówcą będzie Igor Michaliszyn. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, ja również witam. No i tak przewrotnie, no tak naprawdę dosyć niedawno słyszeliśmy się po raz ostatni po twojej walce z Bartosem. No i po raz kolejny wchodzisz i ratujesz galę, tak nawet sobie pomyślałem, że jesteś takim trochę polskim Aleksem Pereirą, no bo on ratuje tak naprawdę czwartą galę UFC z rzędu, czwarty akurat on main event, a ty ratujesz drugą galę drugą galę KSW w ciągu 3 miesięcy, bo tak naprawdę gdyby nie ty, no to na tej karcie zostałoby nam 8 pojedynków, na to wchodzisz i robisz robotę. Powiedz mi, kiedy się w ogóle dowiedziesz się o tym pojedynku? Miłe porównanie w ogóle, dzięki, że do Aleksa. Muszę to jedynie troszeczkę tylko tak jak on udowodnić w klatce i pokończyć tych rywali, ale jeśli chodzi tak, o ratowanie gali, no to taksywka, taka short notice powoli jest mi przypisywana, co jest mi na rękę, bo jestem cały czas w treningu i dla mnie to nie jest, wiesz, żaden, no nie jest to żadne, wiesz, jakieś turbo utrudnienie, żeby sobie wskoczyć tak z marszu na walkę. A kiedy się dowiedziałem o walce? Na obozie w Zakopcu, chyba we wtorek, jeśli dobrze pamiętam, dostałem telefon od Artura z pytaniem w ogóle, czy akceptuję taki pomysł, żeby wskoczyć teraz do Tarnowa i uratować tą galę. No, czy uratować, za dużo powiedziane, po prostu, żeby, wiesz, żeby zrobić fajną walkę, żeby dodać trochę kolorytu. No i tak, no wiesz, od razu mi się ryjek ucieszył, mówię, pewnie ciśniemy. Więc tak to wyszło, no prosto z obozu, wiesz, już tam zacząłem luzować troszeczkę obciążenia, bo naprawdę bardzo mocno potrenowaliśmy i tak nam zostało ile? 6 dni do gali, także coraz bliżej. To można powiedzieć, że sytuacja trochę się powtarza, no bo wtedy też byłeś na obozie, tylko nie w Zakopanem, tylko w WCA. Też akurat robiłeś jakieś rundki, też akurat zadzwonił Artur, tylko że właśnie czas jest podobny, ale waga jest inna. Tutaj 8-4, więc ciekawi mnie, jaka waga była tutaj na... Inaczej, ile wniosłeś na wagę, kiedy Artur zadzwonił i dlaczego to jest 8-4? Czy po prostu nie chciałeś katować organizmu po raz kolejny, czy to jest jakiś wymóg KSW, rywala, czy jak to wyglądało? Wiesz co, nie chodziło o katowanie organizmu. No wiadomo, wtedy to był pojedynek z rangą mistrzowską, tak, więc na szali był pas mistrzowski, więc wtedy zacisnąłem zęby i powiedziałem, no, że zrobię tą wagę, mimo że ważyłem bardzo dużo i zrobiłem to tak, jak miało być i jak to widzieliście. No a teraz, wiesz, przede wszystkim KSW i mi zależało na tym, żeby zrobić fajny, dobry pojedynek. I jakoś wydaje mi się, że obie strony, ja i mój przeciwnik, doszliśmy do takiego porozumienia, że w sumie 8-4 jest spoko. No, ja mam grubo ponad 90 kilo zawsze na co dzień, czy w kampie, czy po kampie, więc to nie jest tak, że to, wiesz, 8-4 nie będzie mnie kosztowało nic, bo też ładnych parę kilogramów muszę zrobić do tego, nie? Ale jest mi na rękę to 8-4 i fajnie, bo zawsze chciałem, wiesz, do skoku spróbować się w tej dywizji, w tych kilogramach, zobaczyć, jak to ciało będzie funkcjonowało w klatce później, więc sam jestem ciekawy i się cieszę, no, z tego, że mam middleweight. Ja się domyślam, że to 8-4 nie przychodzi tak łatwo, no bo nawet przed naszym wywiadem powiedziałeś, że musimy się trochę przełożyć, no bo trzeba zrobić kroki, ale czy chciałbyś się podzielić może jakimiś bardziej konkretnymi liczbami, ile tam aktualnie jest na wadze, czy chciałbyś to zostawić dla siebie? Nie, no słuchaj, to przecież mniej więcej wszyscy wiedzą ogólnie, każdy z tych większych zawodników w 77 no to waży na grubo ponad 9 dych na co dzień, no. W zależności od tego, jak się ruszam i jak jem, no to waga mi tak, wiesz, skacze między 90, 93, 94, czasami 95, więc różnie to bywa. No i tak teraz było, no nie ma co tu ukrywać, no. Więc taką dychę, no, trzeba zrobić, nie? Do tego 84. Jasne. Tak jak wspomniałem, znowu ratujesz tak naprawdę galę KSW, no bo trzeba przyznać, że gdybyś nie wszedł, no to ludzie by znowu narzekali, że 8 pojedynków na gali i znowu spadłby pewnie duży hejt na KSW, no a tutaj wchodzisz i gwarantujesz nam tak to ujmę odpowiednią liczbę pojedynków. Więc pytanie, czy za to, że jednak po raz kolejny się poświęcasz, no po raz kolejny jesteś naprawdę do dyspozycji KSW i po raz kolejny pomimo bardzo krótkiego czasu bierzesz pojedynek, to czy to starcie jakkolwiek gwarantuje ci może title shota, szansę walki o pas na gali KSW 100 w Gliwicach? Wiesz co, czy mi... No, nie oczywiście ma mówimy nic, o zwycięstwie.
Tak, no oczywiście, oczywiście. Wiesz, to żadnej gwarancji ani pewności nie mam, ale no to jak w życiu nie ma żadnej pewności poza śmiercią chyba, tak naprawdę, tak mi się wydaje. No i podatkami. Ale jestem, dokładnie, i podatkami, ale jestem przekonany, że wiesz, że ta walka ogólnie, każda wygrana walka będzie mnie zbliżała. Wiesz, przede wszystkim, wiesz, pokazuje, że mam jaja i znowu nie jest dla mnie problemem wskoczyć na kilka dni przed galą, to raz, dwa. No każdy wygrany pojedynek będzie mnie przybliżać, no. Chcę sobie wyszarpać tą możliwość po prostu, czyli nie tak jak wiesz, tam dużo ludzi mówiło, że o, przegrał z Bartosem, od razu chcę rewanżu i tak dalej, tylko no po prostu biorę czyny w swoje ręce i jak jest możliwość, to chcę wygryźć sobie tą szansę i tak, no jestem przekonany, że będę kolejnym pretendentem do pasa. No właśnie tak od razu zobaczyłem ten pojedynek, to chyba nawet podzieliłem się taką opinią na Twitterze, że dla mnie ta walka ma jedynie sens w momencie, kiedy wchodzisz do klatki, nokautujesz Otona Jassę w pierwszej rundzie i krzyczysz od razu do mikrofonu, znaczy ja wiem, to nie jest w twoim stylu, ale od razu padnie ten call-out do Bartosa, dawaj Gliwice KS, bo 100, powtarzamy to, no bo po twoim ostatnim pojedynku padło właśnie dużo takich nieprzychylnych komentarzy, że skoro przegrałeś, no to dlaczego chcesz rewanżu? No wiadomo, walka wzięta też kilka dni przed pojedynkiem, waga zrobiona, za co też oczywiście chapeau bas, pojedynek naprawdę ciekawy. No ale właśnie, czy to był jest taki może plan właśnie, czy to twój, czy może menadżer ci tak podpowiedział, że faktycznie fajnie by było bardziej to medialnie napędzić, no bo faktycznie rywal, patrząc po tym, jak zobaczył z nim Andrzej Grzebyk, no pamiętajmy, że to też nie jest pierwsza walka Brazylijczyka w KSW, tylko już wcześniej mierzył się z Andrzejem Grzebykiem na gali w Gliwicach. No widać, że jest gdzieś do trafienia. Myślę, że z twoim stylem jest to też bardzo prawdopodobne, że skończy się podobnie. Więc czy menadżer ci może podpowiadał, żeby pchać to medialnie, żeby faktycznie dostać ten pojedynek na KSW 100? Znaczy ja, wiesz, jestem tego zdania, że nic w życiu już nie przychodzi samo, tylko wszystko trzeba sobie, wiesz, ciężką pracą, jakimiś tam swoimi działaniami wyszarpać, tak? To, że wiesz, może nie nazwałbym tego, że krzyczę, ale po prostu oficjalnie, publicznie mówię o swoim chcieństwie. Moim chcieństwem po przegranej z Bartosem było dążenie i nadal jest dążenie do tego rewanżu, bo mnie boli ta przegrana i nie ukrywam tego. Więc zrobię wszystko, co w mojej mocy po prostu, żeby zrewanżować się Pikowi, nie? Żeby się zrewanżować, a tak jak mówisz, no, ten mój przeciwnik teraz, ten Brazylijczyk Opton, to nie jest jakiś tam kurde lesz, no, to nie jest lesz, to jest duży chłop, bardzo dobry partnerowiec, bardzo dużo ma w ogóle wygranych pojedynków przed czasem, przez poddania. No i faktycznie Andrzej go skończył, ale też Andrzej nie miał jakoś lekko z nim, więc trzeba na niego uważać. Nie bił się też półtora roku, więc też nie wiadomo za bardzo, jaki progres zrobił. Więc wydaje mi się, że jest to niebezpieczny przeciwnik, w szczególności, że nie ma przygotowania pod niego. No właśnie, jeszcze jedna rzecz, no bo dużo kibiców, można powiedzieć, no nie spodobało im się to, że Otton Jassę dostał kolejny pojedynek, więc tak z ciekawości, czy to był twój jedyny rywal, z którym przyszło KSW, czy mieliście może do wyboru większą ilość zawodników? No wiadomo, krótki okres czasu, więc pewnie też nie każdy zawodnik, szczególnie rankingowy, chciał się zgodzić na taką walkę, ale czy były jakieś inne opcje? Słuchaj, nigdy nie przebieram w rywalach. Nigdy nie przebieram w rywalach. Jak dostałem telefon od Artura, to rozmowa wyglądała tak, że Woju chce mnie wrzucić na galę, no i będą szukać po prostu przeciwnika. Ja, słuchaj, tak jak zawsze z Arturem gadam, powiedziałem obojętnie, kto to nie będzie, to po prostu bierzemy. Wiem, że Woju wysłał zapytanie do dwóch zawodników, żaden z nich się nie zgodził. No i finalnie wiem, że Otto się zgodził. Nie wiem, czy on tu miał do narożnika przyjechać do kości coś, czy jak to tam wyglądało. W każdym razie on się zgodził, powiedział, że zrobi ten limit i że jest gotowy się sprawdzić. Także innej lepszej opcji na te 10 dni no nie było po prostu. No nie jest to takie łatwe, jeżeli ktoś się zna na tym MMA i na tym poziomie, to nie jest łatwe, żeby w 10 dni znaleźć jakiegoś mocnego gościa. Chyba, że weźmy pod uwagę, że ja nie wchodzę na zastępstwo do tego Brazylijczyka, tylko to jest w ogóle nowo zlepiona walka na 10 dni przed. Nie. Także tak to wygląda.
Tak, no ale też odnoszę wrażenie, że kibicom nigdy nie dogodzisz, jakby tej walki nie było, byłyby komentarze, że jest za mało pojedynków, a teraz są komentarze, że zły rywal, ale myślę, że ostatecznie ważne jest to, że dostaniemy i dobry pojedynek, i odpowiednią ilość pojedynków, ty powinniśmy się cieszyć. Chciałbym jeszcze zapytać o to, czy ten pojedynek nie psuje jakichś twoich planów na przyszły start? Czy miałeś może zaplanowaną datę, bądź nawet konkretną walkę w przyszłości, czy to kompletnie byłeś bez walki? No, wspomniałeś, że byłeś naprawdę na ciężkim obozie w górach, więc ciekawi mnie, czy to już było jakieś zaczęcie obozu przygotowawczego do jakiejś walki, czy to po prostu było szlifowanie formy i czekanie na jakąś ofertę? Więc tak, odpowiadając na twoje pytanko, czy nie zaburzy tam jakichś planów na przyszłość? Szczerze wierzę, że nie. Mówimy tu oczywiście o zdrowiu, nie? Bo nigdy nie wiesz, jak to do końca będzie w tej klatce, nie? Jednak walka to jest walka i różnie się może potoczyć. Z ciekawostek, walka jest teraz w sobotę, w przyszłą. W niedzielę mam, można powiedzieć, że wolne i w poniedziałek od razu z Warszawy wylatuję do Miami, do Killcliffu. Na obóz taki, można powiedzieć, już prawdziwy, przygotowawczy. Słuchaj, jeśli chodzi o jakąś tam następną moją datę, to już mam dogadaną. Wiem kiedy i gdzie zawalczę. No ale wiecie, nie. Przede wszystkim ja nie mogę pierwszy tego ogłosić, a po drugie, no, jest wyzwanie przede mną za niecały tydzień i na tym się w sumie teraz skupiam. No, nie wybiegam aż tak w przyszłość tymi myślami. Zobaczymy, jak się potoczy pojedynek, jak będzie wyglądała moja, wiesz, forma zdrowotna po walce i dopiero później będziemy się zastanawiać nad resztą. Powiedzieć nie możesz, no ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi, no bo lokalizacja i gala jest prawdopodobnie tylko jedna, chociaż no zobaczymy. Oczywiście najpierw musimy doczekać do tego pojedynku Ja sobotniego. zacieram rączki. Myślę, że wszyscy zacieramy rączki, no bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym samym, no to naprawdę myślę, że tam będzie grubo. Ale chciałem jeszcze zapytać o twoją nogę, no bo jeszcze tak naprawdę niedawno, jeszcze nie wiem, no miesiąc, półtorej miesiąca temu widziałem, jak chodziłeś w tym takim, nie wiem, czy to była orteza, czy coś takiego na nogę, i to oczywiście konsekwencje walki z Adrianem Bartosińskim. Powiedz mi, jak ta noga, czy tam się nic poważnego nie wydarzyło, po prostu potrzebowałeś trochę stabilizacji i już jest wszystko w porządku, czy jednak gdzieś ci to jeszcze czasem dokucza na treningach? Nie, wiesz co, kolano jest w jak najlepszej formie. Faktycznie jakieś zdjęcia jeszcze wrzucałem w tej ortezie. Ta orteza nawet nie miała stricte takiego działania, żeby mi stabilizować to kolano. Ona miała mi po prostu pchać trochę moją kość piszczelową do przodu, żeby te naderwane więzadła mi się po prostu porządnie zrosły. Ja tak naprawdę już w tej ortezie robiłem sparingi. I to sporo sparingów robiłem w samej ortezie. Później, jak ściągnąłem, zacząłem robić jiu-jitsu, zapasy pełne sparingi MMA. Także w takich full sparingach MMA i tak dalej, zadaniówkach, to już jestem naprawdę chyba od 1,5 miesiąca full, jeśli mówię, nie? Bo jeżeli wcześniej, no to w samych takich sparingach kickbokserskich, to już jestem kupę czasu. Także. Nie, no noga jest, wiesz, noga jest git, dobrze podaje. W ogóle o niej nie myślę na macie. W górach ją też mocno przetestowałem i nic się tam nie podziało. Także co, no bardziej gotowy i ja i ta noga nie będziemy po prostu. Jasne. Właśnie wspomniałeś się o tym obozie w górach, więc chciałem jeszcze o niego dopytać. Co to w ogóle był za obóz? Czy to był jakiś tam wewnętrzny obóz Silesianowo El Toro, czy to jakiś otwarty obóz? No bo tak szczerze nawet za bardzo tego nie śledziłem. Wiem, że byliście w Zakopanem, więc co to był za obóz? No i przede wszystkim, no, z kim miałeś okazję tam robić? Czy to w ogóle taki kemp bardziej grapplingowy, czy MMA? Jakbyś mógł po prostu zdradzić kilka szczegółów na temat tego właśnie obozu. No jasne. Wiesz co, obóz Silesian Cage Club. Z Niedźwiedziem to robili i robimy. Zbieramy ludzi zawsze z naszego klubu Silesiana. Ciągniemy ich zawsze do Zakopca. Tam mamy fajne miejsce i sobie trenujemy zawsze. Obóz. Na czym się skupialiśmy na tym obozie? Na ciężkiej tyrce. No, dwa razy dziennie sparingi. Praktycznie robiliśmy bardzo dużo rund parterowych. Naprawdę
W sumie mogę powiedzieć, że idealnie pod tego mojego rywala, z kim miałem tam też przyjemność porobić. Zapaliśmy się z Krystianem Bielskim, bo akurat jak my przyjechaliśmy, to Arachem kończył też swój kamp, więc z Krystianem miałem okazję porobić. Z trenerem też, Szymonem Bońkowskim miałem okazję się pokulać, więc nie, no naprawdę owocny czas, dużo rund z Niedźwiedziem i z chłopakami z naszego klubu, dużo takiej pracy wytrzymałościowej, trudnościowej, biegi po górach i tak dalej. Także no kawał dobrej roboty. No, każdy z nas zrobił na tym obozie. Teraz tylko trzeba się troszeczkę wyświeżyć, podszlifować, złapać szybkości i naprawdę będzie fajnie na walce. A właśnie, nie wiem, czy widziałeś, że Mateusz Szczeciński dzisiaj w nocy zdobył srebro na Mistrzostwach Świata ADCC. Z tego, co kojarzę, mieliście okazję go gościć jakiś czas temu w Silesianie, więc czy może coś wiadomo, czy będziecie mieli okazję niedługo ponownie porobić z aktualnym wicemistrzem świata właśnie w brazylijskim jiu-jitsu? Nie, no słuchaj, Mateusz moim zdaniem to jest przekot, jeśli chodzi o jiu-jitsu. Jak sobie patrzę, wiesz, na jego kulanki z boku, to zawsze siedzę i mam otwartą gębę, bo robi to w taki sposób wszystko, że nie dość, że wiesz, że jest to efektywne, to jest też to bardzo efektowne i naprawdę się fajnie to oglądam. Mateusz to też jest fajny gość, zaprosiliśmy go do Silesia właśnie na seminarium i myślę, że na pewno będziemy ponawiać te prośby, bo wiedza jego jest naprawdę wysoka i każdy z chłopaków czy dziewczyn na macie no, korzysta z tej wiedzy po prostu. No a tak jak mówisz teraz, fajnie jeszcze widziałem, jak odpalił tego Garego Tonuna. Balachon w ogóle dla mnie to jakaś abstrakcja, nie? Tak szybko to było zrobione, że na początku ciężko to było wyłapać. Także tak, no wielkie gratulacje dla Tak, Mateusza. no oczywiście z tego miejsca ogromnie gratuluję Mateuszowi, no bo fajny wynik, no i też przy okazji pomścił Mateusza Gamrota, no bo tak jak wspomniałeś, tego rywala niestety ja tak na brazylijskim jiu-jitsu nie siedzę, ale Gary Tonen to chyba jakaś ogromna legenda brazylijskiego jiu-jitsu. Niestety Mateusz z nim Dokładnie, kiedyś przegrał, dokładnie. a teraz właśnie Mateusz Szczeciński pomścił naszego rodaka, który niestety tego samego dnia przegrał na gali UFC. Jeszcze wracając do tematu gali KSW 100, chciałbym zapytać o jeden konkretny pojedynek, no bo we wrześniu szykuje No. nam się starcie Artura Szczepaniaka z Krystianem Kaszubowskim i tak jak również nasi widzowie prawdopodobnie już mogą albo niedługo będą mogli zobaczyć rozmowę z Krystianem, zapytałem go o to, czy w przypadku zwycięstwa byłaby możliwa walka z tobą, no bo wiadomo, dużo się mówi o tym, że jednak Bartosiński, przepraszam, że Bartos zawalczy z Andrzejem Grzebykiem, wtedy no prawdopodobnie niestety będziesz musiał trochę poczekać na swoją szansę walki o pas i zapytałem Krystiana, czy byłaby taka możliwość, no to powiedział, że właściwie jesteście z jednego managementu i on nie widzi jakichś większych przeciwwskazań, no ale Artur podobnie jest za bardzo chętny, więc jak to wygląda z twojej strony, czy gdyby Krystian wygrał naprawdę z mocnym rywalem, z którym też miałeś się swego czasu bić, no niestety do tej walki nie doszło, z Arturem Szczepaniakiem, gdyby wygrał taki pojedynek, to czy byłbyś otwarty właśnie na takie starcie na listopadowej gali? Słuchaj, na każde starcie jestem otwarty. No nie ma, wiesz, nie ma gościa z kim bym, nie wiem, jakby to powiedzieć, no nie ma gościa, z którym bym nie chciał się bić. Jeżeli tylko ta walka będzie mnie przybliżać do tych najwyższych celów, to jestem otwarty na pojedynek z każdym. No z Krystianem, wiesz, znamy się, kiedyś mieliśmy okazję potrenować, bo jeździliśmy my jako Silesian do Mighty Bullsów i tam z trenerem, u trenera Grzegorza Jakubka też szlifowaliśmy naszą formę, ale wiem, że ja i Krystian podchodzimy do tego no, profesjonalnie i sportowo, nie? Także wydaje mi się, że ani dla mnie, ani dla niego nie byłoby problemem zawalczyć. Jedynie gdzieś tam wiadomo, no, dla naszego Arturita mieszane uczucia, no bo jednak pojedynek gdzieś tam ludzi ze swojej stajni, to na pewno przysparza jakichś tam dodatkowych emocji, niekoniecznie tych pożądanych. Ale słuchaj, no jak będzie trzeba, to z każdym podejmę rękawice, nie? A najchętniej to z Bzikiem w rewanżowej walce. Tak, tutaj nieważne jaki temat podejmiemy, zawsze gdzieś to się sprowadza do Adriana Bartosińskiego, ale bardzo dobrze trzeba się tam trochę podszczypać, trzeba zrobić ten rewanż. Słuchaj, no tak to wygląda. Ten, kto dzierży pas, no to musi być przygotowany na to, że każdy będzie mógł go chciał wyszarpać. Wiem, że byłem bliski tego.
A wiem, że w następnej walce po prostu to zrobię, no, ale nie ma problemu. No, teraz wiadomo, w sobotę przede mną robota i sprawdzian. Zobaczymy, jak odrobiłem lekcję domową po ostatniej przegranej, a później będziemy myśleć, co się będzie działo. Pozwól, że zapytam takie przewrotne pytanie. Czy trener Bronder uczy was jakiegoś takiego szaleństwa w klubie? Szaleństwa? Tak, ninjutsu trenujemy i rzucamy shurikenami. Znaczy, pytam w kontekście Adama Brysza, który jak ty wchodzisz po raz kolejny na 10 dni przed walką, tak on wszedł chyba 4 czy 5 godzin przed pojedynkiem do starcia z... No na początku miał być to Nikola Biwoł, ostatecznie wszedł do klatki z Hugo D. No powiedz mi, czy w ogóle słyszałeś o tym wcześniej, gdzieś było jakieś zamieszanie w klubie, że faktycznie no, jest mobilizacja, no bo Adam tak naprawdę musi od razu się zbierać i jechać na walkę, no bo trzeba przyznać, no zrobił, nie dość, że zrobił coś tak szalonego, to jeszcze w najbardziej szalonym stylu wygrał ten pojedynek. Jak ty w ogóle oceniasz coś takiego? Czy sam byłbyś gotowy wejść dosłownie kilka godzin przed pojedynkiem do walki? No bo to jest faktycznie, myślę, że mało kto by się coś takiego podjął. I ciekawi mnie, czy wy po prostu Tomasz Bronder was tak ciśnie i jesteście przygotowani na każdą możliwą sytuację, czy to po prostu jakoś tak się wydarzyło przypadkowo, że aż tylu szalonych gości się spotkało w jednym klubie? Słuchaj, chłopaki ze Śląska, szczególnie Silesiana, mają wielki kochonez. Także z tego to wynika. Nie, no trener raz nie ciśnie, ale to wiesz, tu gdzieś tam zawsze jest decyzja jednak tego zawodnika finalna, czy się chce bić, czy nie. No, Brysiu też jest takim turniejowym zawodnikiem, przecież wiesz, on całe życie w judo jeździł i tam się nie przygotowywał pod danego rywala, tylko jeździł, miał x walk do przodu. Ja też te moje poprzednie dyscypliny, czy zapasy karate też tak wyglądały, że jechać na zawody, nie wiedziałeś ile walk, trzeba było się mucić z każdym. I tak też tutaj do tego podchodzimy. No w ogóle tam śmieszna sytuacja była z Bryszem, bo to było w sobotę. Dostaję nagle telefon od Niedźwiedzia i mówi, czy jadę z nimi na KSW. Ja mówię, jak? No bo Bryszu wziął właśnie walkę, nie wiem, już była chyba 13, 14, już nie pamiętam, no, ale jakaś abstrakcyjna godzina. Mówię, jak wziął? No jedzie tam i będzie się trzaskać z tym właśnie, z gościem. Także dla Bryszu, no Bryszu, o inaczej, postawił wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o szaleństwo, bo w piątek, dzień wcześniej przed tą galą kłał z nami normalnie wszystkie rundy na jiu-jitsu wieczorem. Zrobiliśmy chyba 6 piątek. W sobotę rano pojechał na El Toro, tam też zrobił sparingi, wszystkie rundy, więc nie wiem, ile tam było, 8 piątek. Jeszcze przyjechał z jakimiś małolatami od siebie z Tornado i robili jakieś pompki na dowidzie po tym treningu, więc jeśli chodzi o takie szaleństwo, to kurde, no zawiesił wysoko tą poprzeczkę, no zawiesił wysoko. I to jest dobre pytanie, czy po tych rundach i po takich pompkach też bym wziął tą walkę. No musiałbym się, wiesz, postawić w tej sytuacji i zobaczyć, ale myślę, że tak, jakbym się czuł dobrze, to tak samo jak on bym pocisnął i spróbował swoich sił. Jasne, no tak powiedziałem, też szapoba dla Adama, że pomimo tak małej ilości czasu, tak naprawdę jedząc spaghetti, wstał sprzed stołu i pojechał na walkę jeszcze w takim stylu wygrywając, naprawdę ogromne gratulacje. Dokładnie. Chciałem jeszcze wrócić do tematu tego Kirkliff, no bo wspomniałeś, że w sobotę walka, w poniedziałek wyjazd. Myślałem, że trochę ta walka pokrzyżowała twoje plany, więc może też dlatego o to zapytałem, ale widzę, że nie, no bo faktycznie to ogłoszenie tego, że wyjeżdża do Kirkliff było już jakiś czas temu, no a dopiero teraz sam ogłosiłeś, kiedy faktycznie jest wylot. Powiedz mi, czy jedzie z tobą ekipa bodajże Eko Gwarancji, która zawsze nagrywała, czy to kempy Sebastiana Przybysza i Mariana Ziółkowskiego, czy Patryka Kaszmarczyka, czy oni tu również to jadą i możemy spodziewać właśnie takiej serii vlogów z twoim udziałem? Wiesz co, ogólnie ten wyjazd do Kilcliffu to przyklepałem od razu po walce z Adrianem, z Arturem to wszystko klepaliśmy, nie wiem, chyba tydzień po. Mówię, gramy wabank, wiedziałem już, że to KSW w Gliwicach jest to pod koniec roku. To mówię, ugrywamy, policzyłem tylko miesiące, tak żeby sobie fajnie wrócić się wyświeżyć swoją formę.
Więc, a tak naprawdę wiesz, do tej pory nie wiem, czy uda mi się tam skoczyć, ale czasami trzeba, wiesz, zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. I tak, jedzie, słuchaj, na początku jedzie ze mną Artur z Lilą, ze swoją dziewczyną, tak samo Weronika moja jedzie ze mną na pierwsze 2 tygodnie, później Niedźwiedź do mnie dojeżdża chyba na 2-3 tygodnie, później zostaje tam sam. No słuchaj, z racji tego, że ta walka mi teraz wyskoczyła, więc na pewno te pierwszy tydzień, dwa tygodnie to po prostu sobie troszeczkę dychnę, czyli zrobię sobie po prostu, można powiedzieć, lekkie wakacje w Miami. Nie będę od razu skakiwać na wysokie obroty, tylko trochę tam organizmowi dychnąć, bo no bo i po tym obozie i po walce po wszystkim to będzie potrzebne. I wracając, tak, dokładnie, no jako gwarancja cały czas mnie wspiera, wspiera mnie tak samo, będziemy wspierać przy tej walce, przy wyjeździe do Stanów tak samo, więc no, możecie się spodziewać ciekawych. Mamy chyba trochę inny pomysł na jakieś tam fajne vlogi czy nagrania z Miami, także wyczekujcie, bo fajne, świeże filmiki wpadną na kanał jako gwarancji z tego wyjazdu, no. Tak, więc jak najbardziej zapraszamy. A jeszcze jedna rzecz, czy wiesz może, czy ktoś więcej będzie w Kilkiv z Polski? No bo pamiętam, że jak był na przykład Patryk Kaczmarczyk, no to nie dość, że pojechał z nim Patryk Hamercki, no tak jak teraz wspomniałeś, z tą Adam Niedźwiedź, ale też przewijał się Damian Rzepecki, też przewijał się Patryk Grabowski, więc czy słyszałeś może, aby ktoś inny z Polski również leciał do Kilkiv w podobnym czasie i wtedy nie będziesz sam reprezentował naszego kraju właśnie w Miami? Wiesz co, nie, nawet się, słuchaj, nie dowiadywałem się nawet, więc ciężko mi jest powiedzieć. Zobaczymy na miejscu, no, zobaczymy, ale tak naprawdę nie wiem, no, nie, spoko. No, ja jestem trochę też, lubię przebywać sam ze sobą, więc dla mnie, wiesz, pojechać na przykład na miesiąc czy dwa samemu, to nie jest żaden problem. Ale fajnie, że wiesz, ze mną ekipa na początku, później Niedźwiedź dojeżdża, to na pewno fajnie, no dużo raźniej będzie, nie? Szczególnie w tych pierwszych tygodniach. Poza tym wiesz, no dla mnie to można powiedzieć, że nic nowego, po całej Polsce jeździłem po klubach, no owszem, to będzie na innym kontynencie i tak dalej, ale wiesz, no treningi, ekipa, ludzie, maty, wszędzie wygląda to tak samo, nie? Także dużo ludzi się mnie pyta, czy wiesz, czy się ekscytuję wyjazdem, czy nie mogę się doczekać i tak dalej, a ja raczej stonowany jak zawsze odpowiadam, że no fajnie, cieszę się, bo będę mógł porobić z czołówką światową. Ale jakby sam wiesz, sam wyjazd i tak dalej, to nie wzbudza we mnie jakichś tam dodatkowych emocji. Ja wiem, że właśnie takim człowiekiem nie jesteś, ale zapytać muszę o to, czy jest jakiś zawodnik w Kilkiv, w którym szczególnie chciałbyś zrobić jakąś rundkę, bo pamiętam, że Patryk Kaczmarczyk bodajże chciał bardzo zrobić jakąś rundkę z Michaelem Chandlerem, no tam na przykład z twojej wagi jest Gilbert Burns, to jest chyba taki najmocniejszy zawodnik w 7-7 w Kilkiv, ale czy jest ktoś, no tam jest naprawdę śmietanka zawodników z UFC, Bellatora, PFL i innych światowych organizacji, więc czy jest ktoś, z kim szczególnie chciałbyś się złapać na jakiś sparring czy jakieś inne zadanióweczki? No pewnie, że tak. Widziałem, że Kamaru Usman siedział tam ostatnio. Nie wiem, czy będzie, jak ja będę, bo on trochę też migruje po tych dwóch klubach. Ale jeżeli byłby Kamaru, no to kurde, no. Mega rzecz byłoby się z nim złapać. Tak samo Jason Jackson jest i wydaje mi się, że on na chwilę obecną jest jedną z mocniejszych gości tam, jeśli chodzi o dywizję 77 kg, bo jest aktualnym mistrzem chyba PFL-u i byłem Bellatora. Ostatnio przegrał walkę, ale też, tak jak rozmawiałem z ludźmi, to jest mega mocno. Tak jak powiedziałeś, Gilbert Burns, Vincent Luke, Shavkat był ostatnio, nie wiem, czy dalej siedzi, i Angary też był. No nie, no kurde, wiesz, wydaje mi się, że obojętnie z kim tam się nie złapiesz z tej dywizji 77 kg, to będzie naprawdę fajnie. Ale jeżeli miałbym sobie kogoś wybrać, no to wiadomo, że z Kamaru jakby był, to no to chciałbym sobie tam porobić rundy.
Jak zawsze nasze wywiady kończyłem pytanie o plany na resztę roku, tak tym razem pozwolę, że sobie odpuszczę, no bo zawsze o to pytałem i zawsze się to gdzieś kompletnie zmieniało, więc myślę, że nie ma sensu, bo twoja kariera jak jeszcze niedawno mocno przystopowała, niestety tak teraz toczy się w szalonym tempie, więc chyba sam nie wiesz, co będzie jutro, a co dopiero do końca roku. Więc po prostu chciałem, żebyś na sam koniec zaprosił naszych widzów do oglądania twojego pojedynku już za kilka dni. Dokładnie 24 sierpnia w Tarnowie, Gala KSW 97. Oddaję ci głos. Wiesz, co fajnie to powiedziałeś, że nigdy nie wiemy, co nam życie przyniesie, i zobacz, jak to się fajnie wszystko w kalejdoskopie zmienia. No słuchaj, przede wszystkim, o, ja się bardzo cieszę, że teraz uda mi się zrobić tą drugą walkę w tym roku. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze raz mnie zobaczycie na pewno w tym roku. Więc jeżeli chodzi o moje starty i moją częstotliwość, to pierwszy raz w roku to byłoby coś super, z czego bym się bardzo cieszył, bo czuję, że teraz po prostu potrzebuję częstotliwości, obijania się, muszę podkręcić troszeczkę to tempo. No i tyle. No a słuchajcie, wpadajcie ze swojej strony. Zawsze gwarantuję dobrą waleczkę i dobre show. Także wpadnijcie, jeśli macie ochotę zobaczyć mnie w klatce. I tyle. Życzcie zdrówka. Zdrówko najważniejsze. Reszta przyjdzie sama. Wygryziemy sobie wszystko zębami. I tutaj też muszę pochwalić Igora, bo czasem odzywam się do zawodników 2 miesiące przed walką i nie znajdą 15 minut, a tutaj 6 dni przed pojedynkiem i rozmawiamy ponad pół godziny i jeszcze jest tak bardzo wylewny, za co też ci bardzo dziękuję i bardzo szanuję takie podejście. No tak jak wspomniałeś, życzę ci dużo zdrowia, no bo to już w tym momencie jest najważniejsze, nawet nie tylko przed tym pojedynkiem, tylko ogólnie, bo tak jak powiedziałeś, teraz ta kariera To musi prawda. nabrać tempa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, no i czekam na twój sobotni pojedynek. Ja też bardzo dziękuję. Słuchaj, ja też doceniam, że mogę sobie pogadać z ludźmi ze środowiska. Bardzo mnie to cieszy. Także co, widzimy się niebawem. No i tyle. I pewnie będziemy się po walce łapać, nie? Jak wszystko pójdzie dobrze. Myślę, że już gdzieś ze słonecznej Florydy gdzieś na pewno się złapiemy, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, no i Dzięki do bardzo. usłyszenia.